Taniec niewątpliwie jest sztuką, ale większą sztuką jest dopasowanie się z partnerem, szczególnie w tańcu towarzyskim, szczególnie wtedy, kiedy tańczy się z gwiazdami. Nazywam się Wojciech Kurzyk i jestem mentorem, a w dzisiejszym odcinku Mentorologii Jan Klimat. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest dzisiaj wybitny tancerz i osobowość telewizyjna. Oddajmy głos od razu od początku. Kim jest Jan Kliment? Dzień dobry. Dzień dobry, Wojtku. Kim jest Jan Kliment? Jan Kliment jest Czechosłowakiem. Prawdziwym Czechosłowakiem. Mama Czeszka, tata Słowak. I do tego wykształcony hutnik. Z zawodu teraz już trener. Ale zawodowy tancerz. No dobrze, ale to od razu jak powiedziałeś o tym hutniku, to przejdźmy do tego. Z zawodu hutnik, a pracował w kotłowni, gdzie jak czytałem jeszcze przy okazji już tańczył, ćwiczył sobie kroki, a gimnastyka, boks i tego typu rzeczy. Piłka, hokej. Skąd się wziął ten taniec? No, kotłownia a taniec, przepraszam, dość dalekie skojarzenie. Tak. Ja jestem dziecko tej komuny, także chyba w tych czasach było dużo kierowane u nas w telewizji, dużo sportu, to był hokej i piłka, tak? I za takich wczesnych czasach tośmy mieli AWF, który był bardzo naprawdę wymagający w szkole, dlatego że byli przygotowani do tych sportu trochę. Dlatego AWF był troszkę gimnastyczny i potem mogliśmy sobie jeszcze dorabiać lekcje gimnastyki. No ja po prostu poszedłem w kierunek gimnastyki, ale nie chciałem zostawić hokej, bo mój brat zaczął grać hokej i piłkę razem. Zawsze zimą hokej, latem piłkę, to poszedłem z nim. Tak robiłem trzy tak rzeczy naraz, ale pierwsza była gimnastyka, potem przesiedłem na hokej i piłkę. No i ty piłkę i hokej robiłem równolegle. Tak myślę, że to zaangażowanie sportu było też trochę narzucone, żeśmy oglądali mecze. A mój tata był fanem hokeja, tak po prostu żeśmy oglądali jako mali. Tak. I potem na podwórku jedyne zabawy to był hokej albo piłka. No. Dobra, ale piłka, a taniec to cały czas jest jeszcze pewna odległość. Tak, to jest odległość. To masz rację, bo to jest tak, że pasja do sportu to chłopacyśmy mieli na boisku. Tak, cały czas na zewnątrz, my się spotykali na to. Ale do tańca jest taka kultura czeska, bo u nas jak się ma tam po podstawowej szkole, to potem jak już jesteście w gimnazjum, to pierwszym rokiem w gimnazjum się umawiają całe klasy i idą się szkolić towarzyski taniec. Podstawowe kroki towarzyskiego tańca. I to jest taka kultura czeska, że całe klasy się spotkają i robią taką drużbę pomiędzy gimnazjami i idą się uczyć na 3 miesiące, raz w tygodniu, a to się nazywa taneczni. No i ja poszedłem do tego, ale poszedłem, moja klasa nie chciała iść, tak ta tradycja u mnie była przerwana, bo hutnicy jednak niektórzy nie chcieli iść, to ja byłem jedyny, który chciał iść, to poszedłem z klasą potem 2 lata później, ja już miałem 17 lat, dlatego ja zacząłem tak późno i dokładnie chodzić jeszcze do tych taneczni. No i w 17 lat mi się to bardzo podobało i jeszcze do tego widziałem film Dirty Dancing i chciałem umieć prowadzić kobiety jak ten Patryk Swayze. I od tego się to zaczęło. Od tego się to zaczęło, a porozmawiajmy chwilę o naturze tańca. Co jest w tańcu takiego, że bardzo dużo na świecie ludzi uprawia taniec,
tańczy i zawodowo, i niezawodowo, co on ma w sobie takiego, że ludzi to bardzo przyciąga? Że Dirty Dancing, mówisz o tym filmie, że wszyscyśmy to oglądali kiedyś. Mm-hmm. No ja myślę, że taniec w ogóle ogólnie jest jedna z najstarszych rzeczy, co się kiedyś robiło. Także się śpiewało, grało się i do tego się tańczyło. Jeździli się tańczyło przy ognisku. W tych wczesnych latach nie byli telefony, nie byli komputery, nie byli jeszcze instrumenty. To już dawali, tam stukali do jakiegoś bębenku, śpiewali i do tego tańczyli. Także taniec dawa radość. I myślę, że to jest podstawa, jakiś rytuał, jakiś... Ja myślę, że to zaczęło od rytuału, że się ludzie spotkawali i świętowali coś. Jeżeli to było, świętowali na przykład nowy związek, świętowali nowe dziecko, świętowali po prostu uroczystość jakoś. I myślę, od tego się to wzięło. A co tobie daje taniec? Mnie taniec da jednak satysfakcji, radość, pasja to jest moja, ale myślę, że napełnia moją wyobraźnię taniec. Jak ja sobie wyobrażam swój świat, to mogę tak tańczyć, jak sobie ją wyobrażam w głowie. To jest pasja. Tak, pasja. Dla ciebie. A masz inne pasje jeszcze obok tańca? Oczywiście. Co na przykład? Jeździ na snowboardzie, tak. Ale zacząłem trochę później, znowu też, bo dużo tańczyłem. Potem przestałem zawodowo, tak zacząłem jeździć na snowboardzie. Gram ping-ponga, biegam. Mam dwa pieski, mam żonę. To jest pasja też. Pasja, miłość. Tak? Popularne mity na temat tańca. Nieprawdy na temat tańca. No, i co ludzie źle wiedzą o tak, tańcu, jak się nie znają? Myślę, że pierwszy mit jest to, co myślał mój tata. Że jak się tancerzem, że musi się być gejem. I to jest mit. Oczywiście mamy różnorodzajowe płcie, tam związki, ale nie jest to prawda. Tak jak mamy pielęgniarka, która może być lesbika, fryzjer, który może być gejem, tak może być tancerzem, a tak nie musi być. Tak, to nie ma zasady w tym. I to jest pierwszy mit, myślę, że tam tylko geje tańczą, to nie. Mm-hmm. A drugi mit, co o tancerzach się mówi, że czasami tak mówili, no kiedyś tak, ja pamiętam jeszcze, byli czasy, że mówili, no chodźcie, wy tu jesteście tylko tancerzy. I trochę nie mieli do tego szacunek. Mm-hmm. I jak tańczyłem z Wądraczkową, tak na przykład powiedzieli, no to tancerzy na miejsce. I tak trochę czasami jest. A to nie jest mit, ale to jest prawda, odwrotnie. Mm-hmm. To jest prawda, że trochę zachowanie do tancerza czasami było jako drugorodna. Tak? Mm-hmm. I to się zmieniło teraz. Mm-hmm. Przez programy Taniec Gwiazdama, przez program You Can Dance, Mam Talent, wszystkie, gdzie te programy, gdzie tak dowartościowali trochę tu profesji. No, można przez film Dirty Dancing też. Jakie są inne mity? To mnie bardzo interesuje, bo bardzo dużo ludzi, tak jak się spotykam, mówią, o, byśmy chcieli, tak, tu Janek Kliment bardzo fajnie tańczy, ale no, my nie umiemy. Tego się nie można tak nauczyć. Albo, o, jestem już stary, to ja już sobie nie poradzę w tym tańcu. To nie są też mity popularne? Tak, no. Wszyscy mówią, że nauczyć się to jest jak gdyby trudna rzecz i to nieprawda. To jest kwestia treningu. Jak powiedziałem, mit jest, że do tańca musi być talent. Nie jest to tak, aż taka prawda. Myślę, że do tańca je trzeba mieć, połączyć to, co słyszymy, wyrażać ciałem. I to czasami nie idzie w parze. Dlatego niektórzy mówią, a to jest drewno. A tak naprawdę ja znam dużo, którzy nie mieli to połączone tak dobrze, ale przez drugiego partnera się dali prowadzić i byli mistrzyni świata. Tak?
i jest to kwestia całego treningu. Także poukładanie w sobie w głowie, że codziennie powtarzam jakiś ruch i ten ruch codziennie ten miesiąc zapamiętuje, aż on tak naprawdę robi doskonale. Ja mam jeszcze takie doświadczenie, że często ludzie nie zdają sobie sprawy, ile musi ćwiczyć profesjonalny tancerz. Jak ciężki jest to, nazwijmy to sport. Jak to jest 8 godzin dziennie, czasami więcej, jeżeli trzeba się przygotować do jakichś zawodów, to jest strasznie ciężka praca, przecież to jest fizyczna praca, poza głową oczywiście. Czy to nie jest jeden z mitów, że ludziom się wydaje, że a to tak ładnie potem wygląda, tak lekko, tak, to jest... przyjemnie, to każdy może to zrobić, tak? Ojku, ty mi fajnie podpowiadasz, bo to są, tak ja się teraz uświadomuję, jak to mówisz, że to są dokładnie te mity. Bo on tam tylko tanci, to przecież jest taka łatwe, tak? Ale to nie jest taka prawda. Powtórzyć i tańczyć w takiej prędkości czasami to wymaga skupienie, kondycję i po prostu przygotowanie ciała do tego, bo potem jest dużo kontuzji. Także taniec nie jest taka łatwa sprawa. Tam jest na przykład taniec towarzyski już jest na takim poziomie jak balet. Mamy co do centymetru w ciele możemy określić, co w ciele się dzieje, aby był ten ruch dobrze wykonany. Także jest tak dobrze rozpracowane. No i dlatego to nie jest takie łatwe. Bo to się wydaje, że to tak łatwe, że tam sobie chodzą. Ale to ten moment, gdzie człowiek złapie tego, jak gdyby tego robaka w sobie, że chce się uczyć, to zaczyna zobaczyć, jak jest to trudne, tak? I ta trudność to już jest tylko kwestia treningu potem. Zostańmy jeszcze przy tej jakby zakulisowości tańca i porozmawiałem jeszcze o tym, że taniec to jest zawsze para ludzi. I to jak można się nauczyć współpracować ze sobą w parze? Jedna to jest chemia. No, to jest koleżanka, którą lubię, dobrze mi się z nią rozumie, to być może się dobrze zrozumiemy tańcząc, ale zakładam, że tańczyłeś z bardzo wieloma partnerkami i nie z każdą miałeś tą chemię. W związku z tym wyobrażam sobie, że musisz być niezłym psychologiem, żeby w tej parze się jakby z kimś, nawet jeżeli nie ma chemii, żeby jednak wykonać zadanie, którym jest występ co tydzień w programie Taniec z Gwiazdami na przykład. No. Program Taniec z Gwiazdami to jest też program, który jak gdyby jest nasza praca, bo jesteśmy na umowę i o to dzieło, także musimy umieć współpracować, tak? Oczywiście, że się zdarzają niektóre, że się ktoś nie połączy tak dobrze, ale więcej jest to doświadczenie. Myślę. 20 lat temu Janek by był inny w Tańcu z Gwiazdami, jak teraz 20 lat po. I myślę, że to doświadczenie jako trenera mi pomogło też w Tańcu z Gwiazdami zrozumieć tym kobietom, jakie mają problemy, jakie mają można fobie, jak się boją, albo jakie mają zalety, że czasami jest dobrze wyciągnąć zalety, nie pokazywać te niektóre rzeczy i to zostawić na chwilę w tam jakiejś stronie i ono to samo się, abych tak powiedział dokładnie. Ja zawsze mówię, że je trzeba umieć słuchać kobietę, tak? To mi pomagało najwięcej. Bo jak się umie słuchać kobietę, nie tylko jej mówić, ale słuchać to, co ona mówi, to już od razu zrozumiesz, jaka będzie ta relacja. I druga rzecz jest, jak ją weźmiesz do paru i zaczniesz się poruszać, nauczysz ją jakieś kroczki, to też to ciało mówi jakiś stres, tak? Także już wiesz, co, czego ona się będzie bać. I to mi pomaga trochę zrozumienie, nie na siłę naciskać na niektóre punkty od razu, bo nie ma sensu. Mam takie przemyślenie, jak czasami oglądam fragmenty Tańca z Gwiazdami, niektóre
numery, nazwijmy to tak, są niesamowite. Szczególnie, że zdajemy sobie sprawę, no wiemy to, kto z pary nie jest tym profesjonalnym tancerzem. Tak. I teraz jakby próbuję doprecyzować. Uczymy się dzisiaj od ciebie. Zależy mi na tym, żebyś mi powiedział, przecież twoje partnerki być może miały jakieś doświadczenia taneczne w przeszłości, ale nie są profesjonalnymi tancerkami. W związku z tym ich problem polega na tym, że one mogą się bać pewnych figur, bo na przykład trzeba ją podrzucić wysoko. Ona w ogóle jest przerażona. Albo na przykład mogą się bać bliskości nawet, bo jeżeli nie tańczą na co dzień, to nie są przyzwyczajone, to bez podtekstu nawet, tak, że po prostu jest się cały czas blisko i się oddycha sobie prawie w twarz i tak dalej. Czyli jeszcze do tego, to mnie bardzo interesuje, musisz z tymi paniami, a jeszcze one są gwiazdami. No to umówmy się, Wondraczkowa, no to przecież jest wielka gwiazda. W Polsce przecież tańczyłeś z Edytą Górniak na przykład. Tak. W związku z tym to są ogromne gwiazdy. Czyli one jeszcze bardziej niż inne może kobiety boją się tego, jak wypadną, no bo są oceniane jeszcze przez pryzmat swojego zawodu, tak. Czy są aktorkami, czy swoje zawodnikami. Jak z nimi współpracujesz? Jak mówisz słuchać kobiety oczywiście, ale jak to jest ta część, która mnie interesuje jako powiedzmy takiego psychologa, no bo gdyby to była tancerka zawodowa, to ona wie, ona jest przyzwyczajona, rozmawiacie na gruncie tylko i wyłącznie służbowym, ale tutaj musisz przewalczyć, często są takie doniesienia, że bardzo aktorkę jakąś zaskoczył reżim tego treningu, że te treningi są strasznie ciężkie, że one sobie skręcają kostki i potem występują w zasadzie ze łzami w oczach. Jak się współpracuje z osobami, które są gwiazdami i nie mają pojęcia o tańcu? Jak ty to robisz? Że potem to tak wygląda w telewizji, że mówimy, kurczę, nawet nie miałam pojęcia, że ona jest w stanie tak fajnie zatańczyć. No Wojtku, to jest, cały czas jest to, jak powiedziałeś, też kwestia tego zaufania, bo jeżeli ta partnerka ci troszkę zaufa przez tych, powiedzmy, pierwszy tydzień, że zyskałaś takie zaufanie, że ona widzi, że ją pochwalisz. Można jej nie idzie ten kroczek na początku tak dobrze, ale mówisz, już jest lepiej. Drugi dzień mówisz, ale dzisiaj się dobrze przespała z nim i jest jeszcze lepsze. I ten kroczek po kroku, a u niektórych gwiazd to idzie tak, szybko. A mówisz od razu, wow, jak ty jesteś talentowana. I to im dodawa troszkę odwagi. I zabiera ten stres. I przez ten tydzień, jak pracuję z nim, to już troszkę widzę, czy ona mi zaufa. Jak ona już mi zaufa więcej, to ja próbuję już naciskać na niektóre rzeczy, może czego by się bała. I próbuję znowu jakiś taki postęp do przodu dać jako kroczek, taką wyzwanie. A dzisiaj się nauczymy obroty i już zaczynają, nebo podnoszenie, tak, partnerowanie i już się łapią za głowę. Ja mówię, zobacz, to jest tak i powoli. Także u niektórych gwiazd, które mieli doświadczenie z tańcem, był trening na przykład 3 godziny, wszystko na pozytywnej energii. U niektórych, co nie mieli doświadczenia z tańcem, trwał trening 7 godzin, 6 godzin. Ale cały czas na pozytywnej energii. A u niektórych był trening troszkę jak praca. Wiedzieli, że przychodzą do pracy, oni poszli zawodowo i tak zawodowo chcą być traktowane. To człowiek je tak od razu bierze. No i są różne te, niektórzy się u tego więcej bawili i potem jest taki moment, gdzie zmęczenie przychodzi. I tam zobaczysz wszystkie fochy, wszystkie blokady, wszystkie słabości tak naprawdę. Zawsze mówię, że ja miałem doświadczenie. Już 15 edycji potańczyłem. Także miałem taki, że zawsze doszedłem daleko z tymi gwiazdami. I 9 odcinek, u mnie to był jakiś przełomowy odcinek. Ze wszystkim miałem 9 odcinek, była jakaś kłótnia albo coś tam. Bo po prostu jesteśmy po 3 miesiącach pracy codzienne. Nie ma jedynego dnia wolna. I już się znamy, jest zmęczenie, to sobie pozwalamy niektóre rzeczy. I tu ten moment już pokazuje tej osobowości.
I tu się pokazuje teraz psycholog, jak zareaguje. Myślę, ja jako trener, jak widzę, niektóra potrzeba mówi, nie, co ty, jedziesz, jeszcze dwa odcinki. A niektóra potrzeba, nie, tak się nie musisz zachowywać. To w ogóle nie jest zawodowe. Przychodzisz tutaj, przychodziła podpisać umowę, to i trzeba się do tego dostosować. Tu nie ma narzekania. No i każda ta gwiazda tak naprawdę troszkę inaczej reaguje. A ja już to widzę przez ten przebieg tych 3 miesiąców, na co mam zwracać uwagę, albo na co ta gwiazda reaguje lepiej. I do tego się dostosuję. Janku, 2 razy mistrz Czech, 5 razy mistrz Szwajcarii, a 6-krotny wicemistrz Czech. Czyli w każdym wymiarze jesteś mistrzem. Jest bardzo wielu tancerzy, którzy nawet nie mają połowy takich osiągnięć, jakie ty masz na swoim koncie. Jak to robisz? Jakie masz umiejętności lepsze niż te wszyscy pozostali, że tyle razy udało ci się być na szczycie? Jak myślisz? Co cię wyróżnia? Czego możemy się od ciebie nauczyć? No myślę, że mnie najwięcej wyróżnia to, że ja miałem największą chęć się nauczyć tańczyć. Chęć być jak dobry, jak na przykład Mister Baryśnikow się kręcił, to chciałem się umieć kręcić. To się chodziłem przy każdych drzwiach, się kręciłem. Zadzwoniłem na dzwonek i pomiędzy tym, niż oni przyszli, to po prostu spróbowałem zrobić co najwięcej obrotu na miejscu. A różnie sobie tak postanowiłem sam takie zabawy, sam z sobą. Albo się trzymałem w tramwaju, to próbowałem, aby nie podnosił barki. Cały czas myślałem o barkach i prosto stać. Tak? I to sam sobie. Także ta moja chęć dążyć, bo sobie myślę, jak on to umie, to mogę się też nauczyć. Tak, to był największy silnik do przodu. Moja chęć. Druga rzecz jest, że ja lubię turniować. Ja w ogóle się cały czas ścigam z kimś. Miałem takiego gościa w Czechach, myśmy się cały czas ścigali. I potem on był największy konkurent. Także to ściganie z kimś mnie robi frajdę. I ja to lubię. Także chyba te dwie rzeczy mnie wyróżniali, bo od mala po prostu tak naprawdę grzałem ławkę, jak grałem hokeja, albo piłkę, grzałem ławkę, bo ja byłem w grupie mojego starszego brata, ja nie nadążałem, ja cały czas grzałem ławkę. I tutaj w tancy jednak już nie musiałem grzać ławkę, bo byliśmy dwa i zawsze jsme mogli startować w zawodach. Nikt nas nie wybierał, tylko to na nas to był nasz wybór, które turnieje tańcami bierzemy i jedziemy turniować. Rozumiem teraz połączenie hutnictwo, hokej. Wiemy już, co doprowadziło do, jakby do tego momentu 15 edycji Tańca z Gwiazdami, i czeski, i polski przede wszystkim. Mam talent. Skąd ten pomysł, żebyś tam był? Jak się tam odnalazłeś? To już nagle nie jest program wyłącznie o tańcu. Są tam, czasami zgłaszają się ludzie, którzy coś mają wspólnego z tańcem, ale w gruncie rzeczy już nie chodzi tylko o to. Czemu? Jaka to jest? Przeprowadź mnie od etapu tańczę, a oceniam innych ludzi w bardzo różnych umiejętnościach. Taniec też zdarzy się czasami, ale w gruncie rzeczy chodzi tam o co innego. Myślę, że od początku powiem. Ja myślę, że taniec to jest sztuka. Ja myślę, że to nie jest tylko sport. Jak wszyscy myślą, oczywiście do tego potrzebuję mieć kondycję, ale mój całe myślenie o tańcu to jest jedna wielka sztuka. To jest artyst. Musicie być artysta, abyście byli naprawdę dobrym tancerzem. I tak samo myślę, jak ja oceniam turniejowe tańce, bo ja jestem zawodowy sędzia. Że ja sędziuję już ponad 15 lat. Także dla mnie ocenianie kogoś innego nie było takie jako trudne, tylko ja to robiłem w dziedzinie mojej, tańcu towarzyskim sportowym. A tutaj mam talent, to jest ocenianie
różnorodzajowych tych talentów i przez pryzmat tego mojego doświadczenia artystycznego, to ja tak na nie patrzę. Ja szukam osobowości, odwagi, specjalność jakaś. I to dlatego ten talent. Do mnie zadzwonił pan Wojtek Iwański, który wcześniej robił Taniec z Gwiazdami. I on robił od początku Mam Talent. I zadzwonił, czy ja bym usiądł do jury. Ja powiedziałem tak, bo ja czekałem na ten moment, kiedy mogę odejść. Ja już chciałem odejść z Tańca z Gwiazdami, bo trochę czułem, że jednak je trzeba dać szansę też młodszym tancerzom i nie cały czas Janek Kliment. I tak sobie myślałem, ja się chciałem skupić więcej na zawodowym tańcu, jako trener, jako choreograf, jako sędzia. I teraz przyszedł Mam Talent, który jest akurat mi pasuje do tego, w której dziedzinie ja chciałem być. Trochę szukać talentu, rozwijać talentu i dlatego się na to zgodziłem. Tak jak obserwuję twoją pracę w Mam Talent, no. Jak cała trójka wasza sędziuje, no sędziuje to może nie to słowo, ale oceniacie i wyciągacie, to jesteś, tak cię odbieram, zawsze jesteś tym głosem mimo wszystko zachęcającym. Nawet jeżeli nie jesteś zadowolony z jakiegoś występu, to nie miażdżysz już mówiąc inaczej tych ludzi, tylko raczej mówisz, słuchaj, no tak jak opowiadałeś o tańcu, to może nie był najlepszy występ, ale masz w sobie tą radość, która jest warta. Czyli zawsze znajdziesz tą pozytywną stronę. Tak ci odbieram, że to był twój klucz do tego, żeby jakby nie chcesz nikogo upokorzyć, czy tam jakoś dowalić komuś, to nie o to chodzi tobie, tylko raczej starasz się zawsze znaleźć tą jedną, nawet drobną, pozytywną stronę. Rzadko widziałem, żebyś powiedział, nie, beznadziejny, już wychodźcie stąd. To raczej było tak, że nawet w beznadziejnym występie powiedziałeś, słuchajcie, no beznadziejny, ale no ćwiczcie dalej, no może coś z tego będzie, tak? Mam rację, tak do tego podchodzisz? No myślę, że podchodzę do każdej osobowości z wielką pokorą. Bo jak się zgłosili do Mam Talent, to jest naprawdę wielki światowy format. Tak myślę, że już mają odwagę, gdyż się tam zgłosili. Można, nie jestem ten typ człowieka, który odbiera nadziei. I ja nie chcę odbierać im nadziei. I to, że mnie się nie podoba, można komuś się będę podobać. Także nie chcę tak wyrażać tej negatywnej energii, bo myślę, że jest warto zawsze wierzyć w ludzi, że mają jakiś dar od Pana Boga, że można dar od Pana Boga, gdzie mają przekazać drugim ludziom. To ja tak patrzę na to. Pani była, która była od presowania na przykład, mistrzyni świata od presowania. To teraz, jeśli mi napisała na Instagram, teraz jej przypomniałem. Ciekawa rzecz, żeby ktoś poszedł do Mam Talent pokazać, jak presuje. Ale ona presowała z zamkniętymi oczima. Miała zawiązane oczy i na czas. Ona mistrzyni świata po ciemnu właśnie presować. No i wypresowała tak koszulę, jak ja w życiu, ja sam sobie nie wypresowałem. No i to było ciekawe. Ciekawe te talenty są. I dlatego nie tylko śpiewanie, tańczenie, tam akrobacje, ale to było też ciekawe. No i to ja podziwiam. I chętnie to wspieram, bo myślę, że to są umiejętności. To Jan Kliment i popularność. Jak to jest? Jak idziesz ulicą, parkujesz i ktoś mówi, patrz, to Janek Kliment, zobacz, zapytajmy o zdjęcie. Panie Janku, czy pan chce zrobić zdjęcie? Że trudno ci być samemu, bo wszyscy cię poznają. Jak do tego podchodzisz? To jest trudne? Naturalnie. Łatwe? Godzisz się z tym? Nie, naturalnie. Nie, naturalnie. Naturalnie, bo czasem jak jestem zmęczony, to wiecie, jak macie 1000 ludzi na występie i oni potem czekają na podpisy, ja jestem zmęczony, tak wiem, że zrobimy godzinę zdjęć i wychodzimy, musimy wyjść, bo muszę jechać do domu, się wyspać i drugi dzień znowu jakaś praca. Tak to trochę już czasem boli, tak? Ta popularność. Ale tak jak na ulicy, to
dla mnie to nie ma problemu. Co chwilę mnie ktoś zaciepia i mówi: panie Janku, dla babci pan może zrobić zdjęcie? Ja mówię: no oczywiście dla babci. No i zrobię dla babci. No i to jest super. No. Dla mnie nie ma problemu, ja jestem otwarty. Naprawdę. Czyli jesteś dostępny, nie jest tak, że dostępny. Masz sztab sekretarek i trzeba się przebijać? Nie, no jak jest to wszystko z kulturą powiedziano, tak to po prostu z kulturą się też zachowuje. No wiecie, no są różne sytuacje, gdzie nie wypada poprosić o zdjęcie. Jak ktoś je na przykład. I ja jem i pan może zrobić zdjęcie, no i tutaj mam jakiś pirog albo coś przy ustach. I no to jeśli jem, no to nie wypada, tak? Ale inaczej nie mam problemu z tym. Też mam takie pytanie, to twoja kariera trwa już dużo lat. Jesteś osobą bardzo popularną, bardzo dobrą w tym coś. Wymieniałem te twoje mistrzostwa, no cały worek medali można powiedzieć, ale to mam takie pytanie, które często zadaję moim gościom. Jako dwudziestolatek miałeś jakąś cechę albo umiejętność, którą w trakcie kariery postanowiłeś zgubić, bo mówisz, to nie jest cecha, która mi pomoże w karierze i odwrotnie. Kiedyś, jak miałeś 20 lat, nie miałeś jakiejś umiejętności, a gdzieś po drodze mówisz, na przykład, nie wiem, nigdy nie planowałem czasu albo dnia, a potem się okazało, że jest tyle tych rzeczy, że bez tego planowania to ja zginę. No to moje pytanie, jakiej umiejętności się nauczyłeś, którą dzisiaj uważasz za część siebie i uważasz, że ona jest niezbędna, a jaką zgubiłeś? Że jakbym spotkał 20-letniego Janka Klimenta, to on by miał jeszcze tą cechę, której już dzisiaj nie ma. Umiejętność się nauczyłem, cierpliwość. Nie miałeś tego, jak miałeś 20. Nie miałem takiej cierpliwości. Cierpliwość to się nauczyłem i rozmawiać. Na przykład z partnerką. Nie się obrażać, ale rozmawiać. Cały czas rozmawiać. Jak coś jest, jakiś problem, to od razu o tym mówić. A nie tam pod poduchę zagrzebawać i to się kumuluje, kumuluje i potem jest jedna bzdura i wychodzi wszystko. Także to się nauczyłem. Czyli nie miałem, a dzisiaj mam. Tak. A teraz odwrotnie. Kiedyś miałem, ale po drodze stwierdziłem, że nie wiem, to nie jest najlepsza cecha. Albo w tańczeniu to mi przeszkadza, albo w życiu mi to przeszkadza i stwierdziłeś, że to ja się pozbędę. No myślę, że upartość. Ja byłem uparty. A teraz nie jesteś? Mm-mm. Teraz już nie jestem uparty. Myślę, upartość była u mnie bo to może mieć dwie strony, nie? Może być upartość negatywna, jak ktoś mi mówi, musisz tańczyć tak i tak i ja jestem uparty i w głowie mówię, nie tańczę tak. A on mi mówi, nie tańczysz z takim błędem. A ja mówię, nie, 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 nie. I tak było, bo kiedyś mi mówili, że tańczę i mi odstaje tyłek, że tyłek mam taki wypięty. Ja mówię, nie, nie, nie. I każdy trener mi to mówił. Ja mówię, nie, niech już dają spokój z tym tyłkiem. I w ogóle nie słuchałem tego. To byłem uparty. I po 3 latach ta upartość, jak już tyle trenerów mi to mówiło, to ja mówię, Janek, weź, aby po prostu ten tyłek już nie był widać. No i poszedłem. Próbowałem się więcej wypionować i postawić dokładnie w pionie. I to była upartość, taka negatywna. Ale potem jest upartość na przykład tak, jak miałem, że Bareśnikow był, on robił 11 obrotów. Ja mówię, jak on to zrobił, to muszę zrobić ja to k sobą. I to była też upartość, ale w pozytywnym, że mnie to ciągło trochę, ja mówię, ja byłem uparty, ja mówię, kurde, jestem talentowany na te obroty, muszę się to nauczyć. I naprawdę się to nauczyłem. Aż zrobiłem tych 11, to przestałem się tyle kręcić. No to mówiąc o twoich talentach, to ja tylko zacznę tak. Ewa Szabatin, 10 dni. Co się wtedy w ogóle zdarzyło przez te 10 dni? O co mi chodzi? To było tak. Ja tańczyłem za Czechy ponad już chyba 10 lat minimum, tak? Byłem tam 6 razy drugi, raz trzeci, no ale więcej drugi,
tak? I jak tańczyłem, to potem myśmy się z tą czeską partnerką rozdzielili. Ona poszła reprezentować Niemcy, a ja szukałem partnerkę i było tylko 10 dni do mistrzostwa. I wiedziałem, że Ewa Szabatyn by chciała ze mną tańczyć. To mówię. I mieliśmy wspólnego trenera. Ja takiego zagranicznego. No, tośmy się dogadali, że można to spróbować. Ja mówię, ale za 10 dni mamy mistrzostwa. Można pojedziemy, nie? Ona, a dlaczego nie? I ta odwaga, żeśmy się w ogóle nie bali, ta odwaga była 1000 razy większa od tego stresu. Myśmy w 5 dni ułożyli choreografię, następnych 5 dni żeśmy tańczyli dla kondycji i pojechali i wygrali mistrzostwa. I naprawdę nie myślałem ani jednego, ani jedno procent to nie było w głowie, żeby to nie było możliwe. W głowie byłem nastawiony, bo ja wiedziałem moją zaletę trochę, że ja zawsze pamiętam bardzo dobrze choreografię. Ja nigdy nie gubię kroku. Ja się bardzo szybko uczę też tych choreografii. Także to była moja zaleta, która wiedziałem, że nie będę z tym problem. I ona się da prowadzić, ona jest na wysokim poziomie, tancerka. Ja jestem na wysokim poziomie, tancerz. Razem mieliśmy wspólnego trenera, także dobrze byliśmy w takim samym kierunku nauczeni. Myśmy się dogadali, to jest mowa ciała. Także to od razu wspólnie zgraliśmy się i pojechaliśmy i wygraliśmy. Drodzy Państwo, to teraz zakończenie naszego wywiadu. Jak zwykle tradycyjne pytanie. Czego możemy nauczyć się od Jana Klimenta? Zostawię Was z myślą. Jeżeli chcecie się nauczyć tańczyć, idźcie i weźcie minimum 10 lekcji. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.